Cześć, jestem pani Kretka. Opowiem wam dzisiaj o barwach chromatycznych i achromatycznych. Czy widzieliście tęczę? Ile ona ma kolorów? Czy zwróciliście uwagę, jak płynnie one się przenikają? Jest to wspaniałe widowisko. Tęcza ma 7 barw. Wymieniając od góry łuku, są to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Indygo to kolor, który uzyskujemy po zmieszaniu barwy niebieskiej z fioletową. Wszystkie barwy należące do kolorów tęczy nazywamy chromatycznymi. Barwy achromatyczne to są wszystkie biele, szarości i czernie. Często używane są one przez artystów, grafików i fotografii czarno-białej. Oczywiście barwy chromatyczne, czyli kolorowe, możemy mieszać z barwami achromatycznymi, czyli czarno-białymi. I tak, na przykład, do koloru niebieskiego, jeśli dodamy kolor biały, wyjdzie nam jasno-niebieski. Jeśli do koloru niebieskiego dodamy odrobinę koloru czarnego, wyjdzie nam kolor ciemno-niebieski. Tak powstaje nam walor barwny. Jasność i ciemność barwy zawarta jest w tonie kolorystycznym. Jeśli podobał Ci się mój filmik, proszę o łapkę w górę i udostępnienie. Dziękuję, pa pa!